Sailing soul in the name of love. Oczywiście myślę o tym, że pierwszy raz, kiedy zjawiłem się w Awinionie, byłem jednym z tych reżyserów bloku wschodniego, których dopuszczono do koryta. Najbardziej płodne miejsce w tej chwili ze wszystkich miejsc na świecie. Na przedstawienia tutaj mam wrażenie, że właściwie oglądam tylko Apolonię. Świadomość artystów gdzieś eksplodowała w jakąś jedną stronę. Po iluś tam doświadczeniach wracam tutaj jako jedno z nazwisk, które współtworzy ten festiwal.